ja tutaj urodził się i ja tutaj będę umierał. Ja w mieście bym nerwowo, godzinki bym nerwowo nie wytrzymał. Ja tutaj mam sobie rozrywkę i ludzie przyjeżdżają się, a ja nawet nie chcę na te bloki ich nawet patrzeć, na ich bloki nie chcę. Tu nie ma urlopu tutaj na okrągło, teraz to urlop, bo ono przywiozę tego siana, napoim, jak to i urlop, a latem jakiś to urlop, tu urlopu nie ma. To wszystko dziadek zostawił, bo dziadek szkodował do rządu oddać. Dziadek szkodował do rządu ziemię oddać. I ja skończył podstawówkę, nigdzie nie poszłem, nigdzie nic. Posłuchałem się dziadka i nie żaluję tego, bo lubię to i z dziadkiem, i przy dziadku nauczyłem się gospodarować i tak dalej. Bo tato mój zawsze po ludziach to domy stawiał, to chleby, to stodoły. A ja z dziadkiem cały czas gospodarowałem i zostałem i już będę na gospodarce umierał. Bo ja szkoduję wszystkiego, no, jak ja to lubię. No nikt nie ma, no nikt nie ma w Polsce po prostu. No może gdzie kto tam, gdzie, jak do mnie przyjeżdżają z Zielonej Góry, z Jeleniej Góry byli, no skąd pan takie krowy masz, to reklama pójdzie na całopolskie. Ja mówię, proszę bardzo, niech idzie, to już jest reklama. Sprowadziłem z Litwy maleńkich 20-latki, byczka i jaloszkę i rozhodowałem. Obecnie mam 9 czy 10 sztuk. Oni rosną ogromne rosną po prostu i pasują na mięso i pasują na mleko. To są krowy i tak dobre i na mleko pasują i na mięso pasują, bo one rosną ogromne. Zresztą widać, ja nie chcę tu, bo nie można się chwalić, ja nie będę swego towaru ganił, ale ja mówię jak sprawa wygląda, prawda? To wszystko jest dowód rzeczowy, to nie to, że tam. Ale ja zapłaciłem ogromne pieniądze, ale mi nie chodziło o pieniądze, mi chodziło zaradzić takie bydło. I mam. Koników mam 5 i to są klacze, no oni po prostu tylko dokumenty mają, a żadnej tam ja krwi nie badam, nie nic, wszystkie powiozę do Ogiera, bo to młode kobyłki. I to są tak zwane zimnokrwiste. To są konie robocze. Jak którą trzeba, to zakładam. Wiadomo, nie te czasy, że się plugie może, ale trzeba i do pluga założyć, i do sprężynówki, co trzeba. Ja byle którą zakładam i idę w pole. Bo choć tam bardzo, no mało się zakłada, bo wiadomo, gdzieś traktory są, to bo kiedyś poporałem ja koniami. A pokażę zaraz. Gdzie? Daj. Dobra, na ruch na razie. O. 30 miesięcy, bo potem już niższa cena jest i nie idzie jako byko, no jako krowa. Do 30 miesięcy. No bo potem jest dużo tańszy. A tak, no po prostu, no ich taka kadencja, 30 miesięcy. Do 30 miesięcy trzeba hodować. A opłacalna jest taka hodowla byków? Ja wiem jak to powiedzieć, kiedyś była lepsza cena, a dziś, no jaka jest, taka jest. Ale mówię, kadencja się kończy i trzeba sprzedawać. Jo. Koniec lutego, początek marca będzie mi sprzedawać. A jako cenę dadzą, tak dadzą. To coś my swojej ceny nie ustawimy. Nie, no bo ja musiałem zostać ten na wsi, bo ojciec
nie miał komu ziemi przypisać, bo musiały dostać emeryturę rolniczą i nie było komu, musiałem zostać. Jak ktoś bierze dofinansowanie unijne, to tak, a jak ja nie biorę, bo mnie nie ma z kim pracować, nie ma z kim. Ja bo ja tylko z ojcem, a ojciec już starszy, ja nie biorę dofinansowań i no, wygląda jak wygląda. No. Ten na podwórku, że ja od tych ogonów mam 40 sztuk, bo mam, no bo muszę hodować, bo wiadomo, dopłaty i tam inne muszę hodować. A nie biorę unijnych, i znaczy dopłaty biorę do obszarowe, tylko tych różnych dofinansowań, tak jak opowiadają w telewizji, że tu milionery, no bo ja nie biorę, no bo ja się starałem, tylko że nikt nie dał i takie zostało, już dałem spokój. Zmienia się, no ale to mówię, to trzeba brać i prosić jak to tych urzędników, tych, żeby dali pieniądze, no bo ze swoich pieniędzy teraz nikt nie obu niczego nie buduje. Każdy bierze dofinansowanie, czy traktory jak dostaną dofinansowania, to wtedy coś tam, a ze swoich pieniędzy to tu nikt nie kupił i kupować nie będzie. Bo to nieopłacalne, jak trzeba hodować i mniej więcej 2,5 roku byczkę, żeby 4 tysiące dostać. No to za 2,5 roku, no to co to jest 4 tysiące? To powinno być za miesiąc 4 tysiące. No bo ja tak mówię, no ani 2,5 roku hodujesz i 4 tysiące i to jeszcze przyjedzie i mówi, że drogo chcesz. No bo to tak jest, no ja tego nie ukrywam, bo tak jest, no. Dam wiadro rzepki, pół wiadra osypki, aj, krowy zadowolone, no dawaj. Ale siać, to ją trzeba umieć, bo byle kto nie posieje. Kto nie umie, a ja umiem. Oj, przyjeżdżają ludzie z daleka, ja im mówię, co to jest, co to... Ja mówię, no to rzepa. Mówię, a co to w ogóle, do czego to służy? Komu to ono potrzebne? Ja mówię, to to na całą zimę dla krów. Ja to w dupkę dałem, bo on u mnie kupił krówkę, ja mówię, Mikołaj, może ciebie interesuje, jest krówka, może interesuje w dupkę. On mówi, daleko, ja mówię, rzut komontem, zajechali i jest dupka. To ile tych par szczęśliwie się udało wysłać, co? No, tam, no, ja ci ja dokładnie powiem, ale parę sztuk się dało, no. I elegancko żyją i teraz o... I przyjechał taki z Waniewa. Wiecie, gdzie jest Waniewo? No to przyjechał do mnie z Waniewa. Ja mówię, jest. Mówię, ale darmo nic. Ja mówię, 2000 jest dziewczynka. No nie wiem, czy przywiezie mi 2000. Bo mówię, ja zapłacę ile trzeba. Nie, mówię, jest. No mówię, a zobaczę, jak z tymi pieniędzmi będzie. Bo dzisiaj bardzo na wioskę znajdź, prawda? A ja po prostu dałem dla takiego Radka i zadowolony, i żyję elegancko, pięknie, fajnie. Mówię, starszym synem gospodaruję razem. I młodszy pomaga, zięć pomaga, córka pomaga. Jedna u mnie córeczka zmarła, a żona już 20 lat, jak sobie przyjaciela znalazła, a ja z dziećmi gospodaruję. Wiadomo, u mnie po zwierzakach widać, jakie zwierzaki, prawda? Bo żeby ja ich nie kochał, to jakie by byliby, prawda? A to zwierzaki mam, no myślę, że nie najgorsze takie, jakie mam, takie mam, ale mam i to lubię i szanuję. I jak damy rady, tak damy, ale gospodaruję. Co mamy, to mamy i tam, ale mamy, nie to, że nikt nie ma, nawet kurki, nie kaczki, nie nic. A u nas są i kaczki, i kurki, no to mamy, ale mamy. Jak żyje, tak żyje. No. Kaczki pierwsza klasa, no kto, u kogo bardzo takie fajne są?